Nie mam recepty na wszystko i nie wiem wszystkiego, ale wiem, że trzeba działać na wielu frontach równocześnie. Trzeba uderzać ze wszystkich stron. Jak ludzie się nauczą, zrozumieją, że kampania wyborcza to nie jest te kilka tygodni przed aktem wyborczym, czy w wyborach parlamentarnych, czy w wyborach prezydenckich, tylko to jest całą kadencję. Dzień w dzień dokonujemy wyborów. Nie możemy czekać ileś lat na następne, później znowu narzekać, a później zawiesić jakąkolwiek działalność, no bo przecież się nic nie da zrobić. To jest właśnie przypadek formacji premiera Orbana. Węgrzy z jego ugrupowania, ludzie, którzy go zrozumieli, ludzie, którzy go popierali, dzień w dzień chodzili od domu do domu, od parafii do parafii, przekonywali po 5, po 6, po 7 razy, aż w końcu się to udawało. I to jest to właśnie biblijne. 77 razy trzeba. Aż do skutku. Jemu się udało. Czyli droga jest sprawdzona. Nie trzeba szukać innej. Czyli trzeba być stale aktywnym. Bo to, że my na przykład sobie robimy spotkania, spotykamy się z osobami, które tam cenimy, popieramy, które chcemy, żeby były wybrane, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, bo i tak na te osoby zagłosujemy. I te osoby też wiedzą, że ci, którzy przyjdą na zebranie, to i tak na nich zagłosują. My musimy być u drugiej strony. Musimy być u przeciwników. Jeśli będzie zebranie SLD, jakiegoś tam twojego rucha, innego tam odchylenia, to się idzie w 20-30 osób na takie spotkanie. I to, co robiła młodzież Palikotowi, który chciał jeździć po kraju i przestał. Po paru spotkaniach przestał. Przychodzili wielkim tłumem, on się cieszył, o tyle młodzieży, rozpromieniony, puszczały mu hamulce, może jeszcze zwieracze, siadał sobie wygodnie, a tu nagle na początku spotkania ludzie mu pokazują, co o nim myślą, wychodzą, zostają 3-5 osób i człowiek zwany, nie wiem z jakiego powodu, filozofem, Jan Hartmann, nagrany na takim spotkaniu, no trudno, no to zostaniemy w tylu, ilu zostaliśmy, w 3-4 osoby i też sobie rozmawiali, ale przestał jeździć. Zrozumiał, że on nie ma z czym wyjść. Bronek Komorowski też miał jeździć, prawda? Ale jak to wyglądało? Barierki, słupy, policja, agenci ochrony, tajniacy i tłumek sztuczny. Przywieziony autokarami, oklaskiwani, zapłaceni, bo dniówka leciała, dzieci przygotowane w mundurkach, bo dzisiaj będzie święto, pani kazała, no jak pani kazała, to która matka nie puści dziecka, no boi się, że musi. Ale on się do ludzi nie wychylał. On przyjeżdżał na spotkanie gdzieś i wychodził tylnymi drzwiami, nie w tym terminie i od razu prosto do samochodu, tak jak takie tunele lotnicze są, prawda? Żeby tam człowiekowi na łeb nie napadało, to idzie przez taki rękaw. I tak samo jego wyprowadzano potajemnie, bo lud pracujący miast i wsi wcale nie jest po jego stronie. A jak to wyglądało w telewizji? Tłumy. Pamiętam 11 listopada 2010 roku. On już jest urzędującym prezydentem pod grobem nieznanego żołnierza. Jak zawsze wyglądały takie uroczystości, gdzie byli prezydenci, nawet z Kwaśniewskim. Teren był otwarty dla wszystkich, tylko wąska alejka odgrodzona tam, gdzie przychodzili ci z wieńcami, delegacje, wszędzie byli ludzie. I przechodząc tamtędy przypadkiem, patrzę, jakieś małe grupki ludzi przy jakichś sznurkach, linkach, ale co te sznurki są tak daleko, kilkaset metrów od pomnika, a później pusta przestrzeń i w środku trochę mundurowych, trochę urzędników państwowych, kamery oczywiście zbliżenia, jak się robi 6 osób z bliska, to jest tłum, inne 5 osób z bliska, to są 2 tłumy, jak 2 tłumy, to był cały wielki tłum, a patrząc z daleka, tam nie było nawet 100 osób, a cała reszta nie ma prawa podejść, bo może ktoś przejdzie z krzesłem i chce się zamachnąć gwałtownie na życie naszego prezydenta. Jeszcze mu krzywdę zrobi. A może jeden z tych szczebli w tym krzesełku jest podpiłowany. Nie daj Boże, by rąbnął, jeszcze by sobie coś zrobił. Człowiek ma postępowanie prokuratorskie. Grozi mu 5 lat więzienia za to, że przyszedł na wiec z krzesłem. Dlaczego przyszedł z krzesłem? Żeby nie właził na krzesło spikera parlamentu japońskiego. Oczywiste. Nazwy nawiązanie w symbolice do tego. Jak to tłumaczono? Że on dobrze wszedł. Tam jest taki podest, na który się wchodzi do zdjęcia. To jest prawda. Podest jest, ale on wszedł na fotel i był przez Japończyków ściągany z tego. To jest to nagrane, Japończycy to komentowali. Polski przywódca, polski wieloletni parlamentarzysta, minister obrony narodowej, który mówi, że samoloty w wojsku nie są potrzebne, bo polski lotnik to na
wrotach od stodoły poleci. Tylko gdzie doleci? Mówi, idzie nowa jakość. I także w tych partiach, które są od tych 25 lat czy 6 po zmianach, i także w PiS-ie, taka zmiana musi przyjść pokoleniowa. To nie może być tak, że prawie 30 lat są ci sami ludzie, tak samo, na tych samych stanowiskach, bo to już jest rutyna, oni już obrośli pewnymi zachowaniami i dochodzi także do zachowań skandalicznych. Jeśli polska młodzież nagrywa posłów pisowskich, składających razem z SLD kwiaty na grobach żołnierzy Armii Czerwonej, Armii Najeźdźców, to o czym świadczy. I poseł pytany, jak pan to może robić z nimi? A ten tłumaczy, no przecież oni Polskę wyzwalali, ginęli za nas. No Niemcy też ginęli, też nas wyzwalali. W 1941 roku, wkraczając na tereny wschodnie pod okupacją sowiecką, wyzwalali i ginęli. Czy robili to dla nas? Czy robili to za nas? Czy przyszłoby nam do głowy składać im teraz kwiaty, żeby to robili parlamentarzyści? Dlatego mówię, trzeba pilnować własnych szeregów, zacząć od siebie. Ludzie nie mogą być rozkraczeni, rozdwojeni, trochę tak, bo nie wiadomo jak będzie. Oni muszą wiedzieć jak będzie i muszą do tego dążyć, żeby ta zmiana nastąpiła. Bo to wtedy będzie gwarancja, że nas nie zdradzą, że z dnia na dzień nie pójdą gdzie indziej.